Słuchajcie, witam Was serdecznie. Dzisiaj tak troszeczkę bardziej przy herbatce. O co chodzi? No, zadajecie mi tutaj w komentarzach bardzo dużo pytań, na które, jak widzicie, staram się odpowiadać. No, ale niektóre odpowiedzi mogą gdzieś tam umknąć niektórym w cyberprzestrzeni, niezauważone. Dlatego postanowiłem, że co jakiś czas będę umieszczał takie filmiki informacyjne. Można by powiedzieć takie ogłoszenia parafialne, które będą powstawały na podstawie Waszych komentarzy i pytań. Myślę, że łatwiej nam będzie się komunikować w ten sposób. Alan! 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 No dobrze, no to zaczynamy. Tydzień temu umieściłem zapowiedź swojego nowego, odświeżonego vloga. No i tutaj jeden z takich pierwszych komentarzy, który się pojawił, napisał go Fatality. No i jest to taki dosyć obszerny komentarz. Taki bardzo długi. Pozwólcie, że zacytuję. Nie. No, mogę tylko domyślać się, o co chodziło autorowi tego komentarza. Także odpowiadam i uspokajam, że vlog to nie będzie jedyna produkcja pojawiająca się na kanale. No, ostatni odcinek wzbudził takie spore kontrowersje. Niemniej jednak dziękuję za ciekawe dyskusje. Tutaj chciałbym szczególnie podziękować takim osobom jak Wirek 6, Mafik Studio czy Romusalen. Zupełnie inne opinie. No i właśnie to mi się podoba w tym naszym świecie, że jedna rzecz, w tym przypadku jeden filmik i różne podejście do sprawy, do tematu. Ten rozumie to tak, ten rozumie tak, temu się podoba, temu się nie podoba. Także jest ciekawie. No bo jakby wszyscy mieli te same poglądy, te same opinie, no to byłoby nudno, prawda? Tak mi się wydaje. W każdym razie vlog będzie pojawiał się w piątki, a wymiennie, na przykład w poniedziałki, co jakiś czas, inne produkcje. Takie jak amerykańskie trailery polskich produkcji. Track him, find him, kill him. Czy chociażby produkcje w stylu YouTuberzy Macierzy albo Smacznego Telewizorku. Dzień dobry, witam Państwa gorąco i serdecznie. Zaczynamy kolejną familiadę od takiej krótkiej historyjki. No, myślę też o osobnej serii takiego doktora Mariana, jak w odcinku vlogowym pod tytułem Nieznajoma dziewczyna. Czy pożyczyłbyś swój telefon nieznajomej dziewczynie? Myślę, że powróci także bliski mojemu sercu i myślę, że niektórym z Was także cyberserial. Dlaczego musieliśmy trafić akurat na obraz, na którym nic się nie dzieje? No a kiedy powróci, no to zobaczymy. No i na koniec takie jedno z najczęściej pojawiających się ostatnio pytań, w tym przypadku zadane przez Europę Środkową. A gdzie kalesony? Także przypominam jeszcze raz, że mamy lato. No i przy takiej temperaturze w kalesonach może się zrobić malutka, że tak się wyrażę, jajecznica. A. Jeszcze PS. Po skryptum tak zwane. Dziękuję serdecznie wszystkim, z którymi spotkałem się w świecie rzeczywistym na YouTube Meetup, który się niedawno odbył. Film. Cyber Marian jest tu. Ja. Cześć. Marian zajebiste oksy. Okulary kupuję. Fajnie było pogadać. No i tam niektórzy byli zaskoczeni. Prawda? Ci co? Byli zaskoczeni, to wiedzą, o co chodzi. Także nie mówię. Ale dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
Night time. Daytime. Night time. To jest woda, nie herbata.